Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widać, wykop już jest gotowy. Trochę nam wycisło wodę, ale tu jest ten plus. W końcu nad nami się rozlitował i mamy piasek. Także jest elegancko. I co? Czekamy na beton. Za niedługo powinni być. Wyszło mi 15,5 i będziemy to atakować. No i jutro sprawy zbrojarskie. Przejdę wam jeszcze pokazać, co tu jest powymyślane. No i tak jak widzicie, tak to tu wygląda. Mamy takie coś zrobić, czyli po obrysie idzie nam ściana fundamentowa i ściągi przez środek, łapią one kartę na roże budynku. No i na to jeszcze potem jest płyta fundamentowa. A ze względu na to, że tu mamy trzecią kategorię szkód górniczych, no i tak to trzeba będzie robić. Tak jak widzicie, takie duże strzemiona z szóstki, one są na 166 będą, bo musimy zachować otulinę. No i trochę zabawy z tym będzie. No jedynie co, no to tu wiązanie tego w środku będzie problematyczne, a tak to no to tu akurat zrobimy sobie myk, że zalejemy 40, bo mamy mieć 130 tej ściany wysokie. No to 40 se zalejemy trochę szerzej i 90 płytę na full będziemy betonować wtedy pod płytę fundamentową. No i tak to mamy zabawy. Pan Andrzej tutaj teraz ma takie fajne, będzie miał strzemiona 166 na 19. Na razie ma tutaj na te ściągi 15 na 15 i tak to jest zrobione i czekamy aż beton przyjedzie. No i pewnie jak już zabetonujemy, no to uciekamy, chociaż też nie wiem, jak się to zachowa, czy jutro to już będzie się dało po tym chodzić i coś trasować, no ale będziemy widzieć. Także tak to tu wygląda i widzimy się na betonowanie standard, czyli no będzie betonowany tu, jak widzicie, są pręty ponabijane, nie wiem, czy to widać, tak tutaj odnośniki, ile tego betonu, no i potem wibrowatą przelecę i będzie elegancko. Także widzimy się na betonowaniu. No i tak jak widzicie, tak to wygląda. Tak to będziemy musieli, ile? 240 sztuk takich. Trochę czekaj, ile Mateusz będzie to wiązał, taką belkę. No tydzień na pewno. Zobaczymy jak mu to pójdzie. I takie elementy idą dookoła, nie? Tak, obwodowo. No i potem na to, na tę ścianę pójdzie płyta fundamentowa i tak będziemy to robić. Trochę zabawy będzie, coś nowego, ale no jak trzeba zrobić, to trzeba. Startujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Niestety mamy inną betoniarnię jak Smallbet, bo od nich tutaj jest za daleko. No i będziemy jakoś to jechać. Staram się, żeby staram się wyciskać tą wodę w jedno miejsce. Zobaczymy, jak to pójdzie.
wyszło, jak widzicie. Jest przejechany wibrołatom na całej powierzchni i teraz będzie można coś tu działać. Zobaczymy, czy jutro się na to będzie dało wejść, no ale wszystko na to wskazuje, że jednak nie da. No. Czy się da jutro na to wejść, nie? To jest po trzeciej jest, no to zobaczymy, jak to, czy to pociągnie, czy nie. Także no nic. Uciekamy. Jeśli się podobało, pamiętajcie, łapie w górę i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.